Moi drodzy, dzisiaj trochę przyjrzymy się powołaniu, bo okazuje się, że Jezus odrzuca tego, który chce za Nim iść i zaprasza tych, którzy nie chcą. Trochę w kontekście rozpoznawania, powołania, też odpowiedź, kiedy odprawię mszę świętą trydencką, pewnie niektórzy się zadzi zadziwią, no, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezus w środę, jak zawsze... Gromadzimy się przy Twoim ołtarzu, bo przecież to jest dla nas moment, kiedy cała społeczność SMS z nieba jest zaproszona do pójścia na Mszę Świętą, do swoich parafii. A ja dzisiaj w tych wszystkich intencjach, które wpisywane są w komentarze, także odprawiam, także sprawujemy się Eucharystię. Zawieszamy Ci wszystko. A w 465 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Pierwsze herezje negowały nie tyle bóstwo Chrystusa. Ile raczej jego prawdziwe człowieczeństwo? Był to doketyzm gnostycki. Od czasów apostolskich wiara chrześcijańska kładła nacisk na prawdziwe wcielenie Syna Bożego, który przyszedł w ciele, w trzecim roku wieku kościół na synodzie w Antiochii, musiał orzec przeciw Pawłowi z samosatry, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym przez naturę, a nie przez przybranie, czyli adopcję. Pierwszy Sobór Powszechny w Nicei w 325 roku wyznaje w swoim kredo, że Syn Boży zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu i potępia Ariusza, notabene księdza, który przyjmował, że Syn Boży pochodził z nicości i z innej substancji niż Ojciec. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Kościół czuwa do dzisiaj nad czystością nauczania. Posłuchajmy słowa. I gdy szli oni po drodze, powiedział ktoś do niego: Będę towarzyszył ci, gdzie byś poszedł. I powiedział mu: Jezus, lisy nory mają, i ptaki nieba gniazda, zaś syn człowieka nie ma, gdzie głowę skłoniłby. Powiedział zaś do innego: Towarzysz mi. On zaś powiedział: Panie, zezwól mi odszedłszy najpierw pogrzebać ojca mego powiedział mu zostaw by martwi pogrzebali swoich martwych ty zaś odszedłszy oznajmij królestwo boga powiedział zaś i inny będę towarzyszył ci panie najpierw zaś zezwól mi pożegnać się z tymi w domu mym powiedział zaś do niego Jezus nikt kto nałożywszy rękę na pług i patrzący na to, co z tyłu niezdatne jest do Królestwu Boga. Witajcie kochani, jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trochę szykująca składnia i wcale się nie dziwię, że ktoś napisał w komentarzu, że nawet dzieci mówią, że to nie po polsku. Tak, jest to Biblia interlinearna. Czyli wydanie prymasowskie, które jest z kodami gramatycznymi, dlatego że to jest po grecku i po polsku. Nazwaliśmy to takim surowym, surowym słowem, przepraszam, czyli takim wprost mówieniem tych fragmentów bez stylistycznej ogłady. Więc myślę, że to co jakiś czas potrzebuję przypomnieć. Druga rzecz. We wczorajszym filmiku. Hmm, no, odpowiadałem w kontekście znaku krzyża, bo nie wszyscy mogli się zrozumieć o co tam chodziło. Nasi braci protestanci nie żegnają się. Kiedy nie wiem robisz Znak Krzyża przed jedzeniem jako katolik, no to wiedz o tym, że bracia protestanci w większości nie robią tego Znaku Krzyża. Dla nas jest to sakramentarium Kościoła, ale na, na przykład spotkaniu ekumenicznym. Nie jest konieczne, żeby spotkanie ekumeniczne zaczęło się znakiem krzyża tylko dlatego, że jesteśmy katolikami. Jeżeli zaczynamy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc musimy o tym pamiętać tu nie mówimy o prawidłach, które dotyczą samej Eucharystii, bo to jest trochę inna rzecz, więc ja odnosiłem się do tego, że ze względu na naszych braci, protestantów, zrezygnowałem fizycznie z wykonania znaku krzyża. Chociaż spotkanie, które mi było, na którym dane mi było prze, przepowiadać, na którym, którym dane mi było głosić, rozpocząłem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, przywołując y, y, formułę z Mateusza 28:19, która jest powszechna dla wszystkich, nie tylko dla katolików. Byli na tym nie tylko katolicy, nie tylko protestanci, ale byli także na tym spotkaniu także prawosławni, były osoby z różnych denominacji, Chrześcijańskich. Więc to tłumaczę w tym, w tym kontekście, gdyby ktoś w wczorajszym filmiku po prostu nie zrozumiał, o, o co mi chodziło, żeby to jakby dopełnić, to, to, to o czym teraz mówię. No ale po kolei dzisiaj zaczynamy, jeśli chodzi o Ewangelię, to widzimy, że są ludzie, którzy chcą się przyłączyć do Jezusa, a Jezus im nie pozwala. To jest dość trudne w ogóle słowo. Muszę wam powiedzieć, że mnie to słowo przeorało w momencie, kiedy modliłem się przez trzy lata o rozeznanie powołania. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie stawiałem wtedy pytanie Panie, a co jeśli nie mam powołania? To, że wszyscy mi mówią, że mam powołanie, powinienem wstąpić do seminarium, a ja to kwestionuję, to nie jest nic złego. Bo moje pytanie było, czy ty chcesz mnie w seminarium? Czy ty chcesz mnie potem jako księdza? I moje kwestionowanie tego jakby miało doprowadzić do ostatecznej decyzji mojej na poziomie serca w rozoznawaniu, czego on tak naprawdę chce. Oczywiście ja mnóstwo wtedy głupot robiłem. Nie oznacza to, że teraz mnóstwo głupot nie robię z których Pan jest mnie nawraca nieustannie ale chodzi o coś innego chodzi o to, że w kontekście w kontekście rozeznawania, ok? w kontekście rozeznawania to szukałem w najróżniejszych miejscach i nikt mi nie, poka nie mógł nawet pokazać ja nie wiem dlaczego tak się działo chociażby na czym polega rozeznawanie nie było takich dokumentów jak dzisiaj są kościoła tak, tak ściśle opracowanych te, te 30 blisko lat temu tak 30 lat temu, które, które by pokazywały, że chociażby to, kiedy Bóg wzywa na jakąś drogę, to, to, to człowiek ma przekonanie wewnętrzne do tego, że, że jest wezwany do jakiejś misji. Że to przekonanie może być subiektywne, a Kościół je weryfikuje, że Kościół je potwierdza albo odrzuca, co się nazywa powołaniem subiektywnym lub obiektywnym. To też jakby uwalnia on jakiś traum, bo nie wiem, ktoś idzie do seminarium i seminarium rozeznają, że on nie ma powołania. No to jeżeli nie ma powołania, to nie powinien sobie zarzucać tego, że teraz coś z nim nie tak, tylko zwyczajnie Kościół rozeznał, nie mam powołania. Ktoś powie, no dobra, a widzi Ksiądz ile. Ile jest problemów, jeśli chodzi o kapłanów, którzy porzucili, porzucili bycie księdzem? To, co oni, oni, kościół im dobrze rozeznał, to można jakby powiedzieć z innej strony: rozeznanie powołania wcale nie oznacza chronienie kapłana przed wpływem tego świata. Tak jak nie wiem, w małżeństwie, tak? Rozeznanie, że ktoś się nadaje do małżeństwa, wcale nie oznacza, że on nie wejdzie, po prostu zwyczajnie się nie rozwiedzie, chociażby. Rozumiemy, no, dzisiaj emocjonalność, która jest tak bardzo rozbudzona przez świat, czy w powołaniu kapłańskim, czy w powołaniu małżeńskim, no, powoduje mnóstwo sytuacji, które są narażaniem się. Więc to wcale nie oznacza, że ktoś, kto ma powołanie, może wytrwać, y y czy w stanie kapłańskim, czy w stanie małżeńskim, żeby to było jasne. Natomiast ja się mierzyłem z tym pytaniem, które dzisiaj jest w Ewangelii. Mówię Wam tak bardzo serio, dlatego że nie chciałem, żeby się okazało, że nagle, kiedy wstąpię w szeregi kapłańskie, usłyszę słowa: No, ale ja Ciebie tutaj nie chciałem. Dlaczego tutaj przyszedłeś? Ze względu na Ewangelię nie chciałem usłyszeć tego słowa. Więc może moje rozeznawanie trwało nieco dłużej, bo trzy lata to było zmaganie się ze samym sobą. Ale kiedy już zapadła decyzja, to cokolwiek się działo, ja wiedziałem, że muszę być tej decyzji wierny. Że nawet jeżeli będą przeszkody, nawet jeżeli będą sytuacje, w których odmawiano mi tysiąca różnych rzeczy, bo na przykład tego nie spełniam, bo w tym jeszcze jestem słaby, bo to mogę tutaj wymieniać dużo różnych rzeczy, to ja wiedziałem wewnętrznie, że Bóg mnie powołuje. I dopóki Kościół nie powie mi, że mam odejść, to ja zrobię wszystko, żeby być tym księdzem. Oczywiście poddawałem pod rozoznanie. To były także zabawne sytuacje. Dzisiaj trochę nam wyszedł taki odcinek. Wychodzi ten odcinek w kontekście tej Ewangelii. Kiedyś, pamiętam, siedzieliśmy z moimi kolegami. Niektórzy znają tę historię. Ja pytam, chłopaki, czy wy macie powołanie? Ja byłem chyba na drugim czy trzecim roku. I pamiętam, że oni, a co ty wiesz, czy masz powołanie? Ja mówię, no inaczej by mnie tutaj nie było. Oczywiście usłyszałem słowo: Ty jesteś pyszny, Skąd możesz wiedzieć, że mam powołanie? Ja mówię: To chciałem ja się obudzi jako ksiądz i powiedzieć, że ja nie wiem, czy ja mam powołanie. I pamiętam, jak siedzieliśmy na stołówce, oni zamilkli, to byli starsi ode mnie koledzy o kilka lat. I ja do nich mówię: Słuchajcie, no to ja się zastanawiam, zastanawiam nad Wami. Ja nie wiem, czy ja wytrwam w powołaniu. Ja nie wiem, czy ja będę dobrym księdzem. Ja nie wiem, czy ja będę sprostał wszystkim obowiązkom, ale ja nie mogę wątpić w to, czy ja mam powołanie idąc tą drogą. No i ostatecznie oni przyznali mi rację. I pamiętam, e, pamiętam, kiedy e, wielu spośród nich zobaczyło swoje motywacje, których przyszli do seminarium. One chociaż były dobre, to były podszyte też najróżniejszymi rzeczami. Na przykład znam jednego kolegę, który przyszedł do seminarium i zdał sobie sprawę, że jego motywacje bycia księcem nie były dobre. Że były to motywacje na zasadzie że no świetnie, mogę sobie to poukładać życie, będę głosił ewangelii i tak dalej, ale zobaczył w tych motywacjach głoszenia Ewangelii jakieś dodatkowe rzeczy. I, i, i poszedł do ojca duchownego, jak potem się dzielił i mówił, ojcze, ja mam złe motywacje, a ojciec duchowny mówi, to je zmień i od dzisiaj miej dobre motywacje bycia tutaj. Trochę to o to chodzi, bo ten, ten kolega poddał to rozeznaniu przełożonych, rozeznaniu kościoła i jakby oni powiedzieli, i już tu masz błogosławieństwo na bycie bo poddałeś, zakwestionowałeś nawet to czy możesz iść za Jezusem tak upraszczając nieco natomiast ciekawa sprawa z tym wymawianiem się na tym miał swoją teorię Janek Bosko który mówił o tym jak wielu się dzisiaj wymawia spośród pewnej misji, którą, którą mamy pełnić ale rzeczywiście coś w tym jest w kontekście Dzisiaj na przykład dla młodych ludzi pójście do seminarium to jest, to jest naprawdę zmierzenie się z jakimś ogromnym hejtem, to jest jakby ta atmosfera, która nie chcę tutaj wchodzić, czy, czy, czy jakby tłumaczyć, dlaczego tak to wygląda, bo to jest ogromnie skomplikowany i ogromnie szeroki temat. Według nawet badań socjologicznych, które byśmy prześledzili, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji przez młodych ludzi na poziomie tego, co się dzieje aktualnie, w ogóle z pojęciem kapłaństwo, powołanie i całej tej otoczce, wobec całej tej otoczki która szczególnie w naszym kraju wygląda tak, jak wygląda, to jest decyzja heroiczna, można tak powiedzieć, bo jakby Bóg nie przestaje siać słowa w serce człowieka, młodego człowieka, ale on wiedząc i słysząc to wszystko, co dzisiaj się słyszy, no musi się zmierzyć z tym, czy podejmie tę decyzję, czy pójdzie tę drogę, czy odwrotnie. Nie zapomnę tego wstrząsającego listu, postaram się go podpiąć, jeśli tylko go znajdę, jak młody chłopak tuż po święceniach, tuż po święceniach jeszcze nawet nie, nie nacieszył się, wiecie, kapłaństwem swoim, został oskarżony, on, najróżniejsze rzeczy, wylał się na niego hejt, tak potężny w, w internecie, za to tylko, że no, zwyczajnie podzielił się tym, że jest szczęśliwy, że został kapłanem. I ten młody chłopak, mam podziw ogromny do niego, nawet nie wiem, chciałbym go kiedyś spotkać, jak dzisiaj wygląda jego kapłaństwo. A ten młody chłopak odpisał temu, który hejtuje, potężny list, że jeszcze nie, dało się, nie dałeś mi się ucieszyć tym, że jestem księdzem, nic z tych rzeczy, które mnie oskarżasz, nie zrobiłem, i tak dalej, i tak dalej. Ten list potem krążył po sieci. No ale tak dzisiaj działają niektóre boty, tak dzisiaj działają niektórzy ludzie, którzy widząc słowo kapłaństwo, od razu wylewają hektolitry hejtu. Więc, no, dla młodego człowieka ta dzisiejsza Ewangelia, ta dzisiejsza Ewangelia to jest samo życie. Wiem, że trochę usprawiedliwiam tych młodych ludzi, natomiast jedną radę, jaką mam, no to wołanie do Ducha Świętego, budu Duch Święty. Uczy nas wszystkiego, także podejmowania dobrych decyzji, rozeznawania w całej tej sytuacji, w której żeśmy się znaleźli. A nade wszystko, Duch Święty uczy wierności Słowu, ponieważ, zobaczcie, my się często opieramy na naszych doświadczeniach, i te doświadczenia są czasem odwrotne do tego, co mówi Słowo. My Słowo mamy traktować bardziej poważnie, poważnie niż to, co mówią nasze doświadczenia. W wielu sytuacjach, kierując się naszymi doświadczeniami, nie pójdziemy dalej, jeśli nie zaufamy słowu. Tak upraszczając nieco. Odpowiem też na, dzisiaj jeszcze na jedno pytanie: kiedy ksiądz odprawił przetrydencką? Nie ciągnie mnie to przetrydenckiej. Nie dlatego, że nie odprawiałem w języku łacińskim, bo przez całe miesiące, kiedy pracowałem, posługiwałem w Ziemi Świętej, to odprawiałem i tylko w języku łacińskim praktycznie. Chociaż nie była to Msza Święta Trydencka. E, natomiast e, no, pewnie zacząłbym ją odprawiać wtedy, kiedy mój biskup wydałby mi dekret, że mam się opiekować na przykład taką grupą przy parafii, e, która potrzebuje takiego duszpasterstwa. Natomiast e, dla mnie piękno liturgii po Soborze Watykańskim II jest tak bogate, tak głębokie. Że kiedy patrzę na Jezusa i, i, i mogę brać go w swoje ręce, i mogę celebrować te wszystkie rzeczy, które się tam dokonują, rozumiejąc, co oznacza, że kiedy przechodzę koło tabernakulum, kiedy przechodzę koło ołtarza, nawet pomiędzy tabernakulum a ołtarzem, i skłaniam się wo, wobec ołtarza, a nie wobec tabernakulum, to wiem, co to oznacza w kontekście liturgii, kiedy Jezus staje się ofiarą i ołtarzem jednocześnie. Że wiem o tym, że nie profanuję Jezusa w tabernakulum, nawet kiedy wystawiam się tyłkiem do Niego. Wiem, co to znaczy, kiedy dotykam ustami obrusu, obrusa na, na ołtarzu w kontekście, w kontekście tego, co oznacza teologicznie ten moment. Znam to wszystko, więc to wszystko do mnie mówi. Więc w liturgii trydenckiej. Jest dużo więcej szczegółów, które są, można powiedzieć tak, mniej spójne z tym, jak wyglądała pierwsza liturgia, jak czytamy w pierwszych wiekach liturgię pierwszego kościoła. Wiem, że znowu się narażam niektórym, ale wystarczy to porównać. Dobra. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy zobaczcie co jest w opisie no i dzisiaj zapraszam oczywiście do komentarzy w formie modlitwy bo w środę tak już w naszej społeczności mamy amen